Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie. Zaczynamy sobie nasze czytania miesięczne, czyli przekazy na kwiecień 2020 roku. Zaczynamy tym razem od zodiakalnych baranów, dlatego że już będziecie niedługo rozpoczynać swoje urodziny, więc to jest Wasz miesiąc, dlatego od Was zaczynamy, kochani. No i później oczywiście lecimy zgodnie z kolejnością kalendarzykową. Także każdy będzie mógł mniej więcej przewidzieć, kiedy będzie jego znak zodiaku. Dobrze, żeby nie przedłużać, ja sobie losuję karty. Przetasuję szybciutko, wylosujemy sobie ogólne energie. Zobaczymy, co tam się będzie działo w kwietniu u zodiakalnych baranków. Pamiętajcie, kochani, że czytanie ma charakter ogólny. Jeżeli z Wami nie będzie rezonowało, to ewentualnie możecie sobie sprawdzić kosmogram, zobaczyć swój ascendent, możecie zobaczyć, jak macie obsadzone planety, Słońce, Księżyc, no i po prostu posłuchać sobie tych pozostałych przekazów. Jeżeli ktoś będzie sobie życzył, będzie miał taką wolę, chęć i potrzebę, to oczywiście również może sobie zamówić swój horoskop indywidualny. Zaczynamy, kochani, czytanko dla zodiakalnych baranów. Co tutaj Was czeka, kochani, w kwietniu 2020 roku? Najpierw taka ogólna energia. Tutaj mamy dziesiątkę kielichów. No, dziesiątka kielichów, kochani, to jest takie spełnienie, to jest jakieś zadowolenie, osiągnięcie pełni szczęścia, no prawdopodobnie w sprawach emocjonalnych, więc dla niektórych może oznaczać po prostu taki związek, który spełnia Wasze marzenia, który tak naprawdę jest spełnieniem marzeń. Może oznaczać oczywiście zgodę, harmonię w rodzinie, takie zakończone właśnie, to, że dobrze się czujemy po prostu wśród bliskich, jesteśmy nimi otoczeni, no i po prostu spędzamy sobie miło czas wśród naszych najbliższych. Gdzieś tam może właśnie skłaniamy się ku wartościom rodzinnym, ku miłości, dlatego że to też taki czas świąteczny w naszym życiu, więc to jak najbardziej zrozumiałe. Tak, mamy tutaj jeszcze koniczynkę, w związku z tym przychodzą jakieś ciekawe okazje, okoliczności, które no, są dla nas szczęśliwe. Ta koniczyna to jest taki łód szczęścia, tak jakbyśmy właśnie znaleźli czterolistną koniczynkę. Może znajdziemy właśnie taką miłość, którą uda nam się znaleźć po prostu w sposób dosyć zaskakujący, nieoczekiwany, bo to jest taka szansa, która tutaj się pokaże, jakaś sprzyjająca okoliczność. Być może dla niektórych będzie to troszeczkę takie porównywalne do wygranej losu na loterii i może właśnie tak się będziecie czuli, jakbyście ten los na loterii wygrali. Mamy też kartę uporządkowania, więc w pierwszym rzucie, kochani, ja widzę tutaj taką, jeżeli byliście na przykład z kimś skonfliktowani, gdzieś ta rodzina nie była zintegrowana, nie mogła być w całości, były jakieś takie drgania, były jakieś konflikty, były jakieś rozstania, odejścia, ktoś tam się, powiedzmy, oddalił z łona rodziny, albo też były jakieś niewyjaśnione sytuacje, to pojawiają się okoliczności, prawdopodobnie jakieś okoliczności z zewnątrz, takie szczęśliwe dla Was, sprzyjające Wam, które po prostu spowodują tutaj, że będziecie w stanie jakby załagodzić to wszystko, te wszystkie dziwne sytuacje. Dla tych, którzy nie mieli nic takiego w rodzinie, no tutaj szykuje się prawdopodobnie miłość, taki właśnie ugruntowany związek, być może gdzieś tam już byliście razem, ale tak w sposób nieformalny, może nie potrafiliście tak do końca się ze sobą dogadać, zintegrować, może po prostu, jak to się mówi, mieliście się ku sobie, ale no właśnie brakowało tej kropki nad i. I tutaj właśnie pojawia się ta koniczyna, czyli kropka nad i. Jest to uporządkowanie, czyli pojawia się jakiś taki brakujący element układanki, który spowoduje, że wszystkie inne po prostu wskoczą na swoje miejsce. Czyli właśnie ten impuls, to czego być może oczekiwaliście, poszukiwaliście, po prostu może przyjść. Ja to widzę jako okoliczność z zewnątrz, ale właśnie taką, którą Wy możecie przekuć w swój taki osobisty, jednostkowy sukces.
sukces, w zadowolenie. Dla niektórych, czyli dla tych, którzy gdzieś tam, których sprawy miłosne za bardzo nie interesują, albo którzy już wcześniej mieli poukładane te sprawy, no to również ten zestaw kart może pokazywać, że przychodzą okoliczności sprzyjające waszemu własnemu rozwojowi, takiemu kreatywnemu wyrażaniu się. Przychodzi coś, co może być dla was niezłym pomysłem na wyrażenie siebie, może być takim jakimś oryginalnym pomysłem, który spowoduje, że będziecie czerpali satysfakcję na przykład ze swojej pracy zawodowej, że będziecie w stanie tutaj właśnie te brakujące elementy układanki ze sobą połączyć, no i stworzyć jakiś skończony projekt. Ja to widzę po prostu jako taki ostateczny szlif, ostateczny impuls do oddania, do złożenia jakiegoś projektu, jakiegoś takiego dzieła. Dla niektórych bym powiedziała, że to może być nawet dzieło życia, że to może być dla niektórych namalowanie jakiegoś obrazu, złożenie jakiejś pracy naukowej, napisanie książki, no coś takiego, gdzie po prostu być może brakowało wam tej takiej iskry, czyli właśnie tej kropki nad i. Ale teraz właśnie w kwietniu ta iskra, no, może tutaj przyjść, może się pojawić. Czyli łapcie w locie właśnie te sprzyjające okoliczności. Jeżeli się pojawią, no to nie zastanawiajcie się tutaj dwa razy, nie zastanawiajcie się zbyt długo, tylko korzystajcie tutaj właśnie z tych okoliczności, które do was nadejdą, bo one powinny być szczęśliwe i powinniście być zadowoleni. Uda się wreszcie też przezwyciężyć jakiś taki rodzaj chaosu. Czyli właśnie, tak jak powiedziałam, wszystkie elementy układanki trafią na swoje miejsce. Jeszcze sobie tutaj przetasujemy karty z innej talii. Zobaczymy, co wam będzie sprzyjało, a co może wam przeszkadzać. Co będzie pomocne, co będzie sprzyjało zodiakalnym baranom w kwietniu. Dwójka monet, dokonanie wyboru. Co będzie wam nie sprzyjało, co nie będzie pomocne, co będzie przeszkadzało? Dziewiątka buław. Czyli faktycznie, tak jak powiedziałam, no tutaj sprzyjać wam będzie po prostu dokonanie jakiegoś wyboru. No prawdopodobnie właśnie jak pojawi się ta okoliczność, no to będziecie musieli się na coś zdecydować. To może być postawienie was przed takim dosyć szybkim wyborem, czyli wybór zero-jedynkowy, albo tak, albo nie, czarne, albo białe. Tu w tej chwili proszę się decydować, bo następna szansa może przyjść za jakiś tam czas. No więc wam będzie sprzyjało takie szybkie po prostu podjęcie decyzji. Przychodzi impuls, mówicie tak, biorę to, no i po prostu działacie. Więc jeżeli tak będziecie umieli postąpić bez wahania, no to rzeczywiście to mogą być dla was sprzyjające okoliczności. To może być problem dla tych, którzy na przykład czegoś bardzo, bardzo chcieli, ale nagle, kiedy to przychodzi, no stwierdzają, że nie czują się gotowi, czyli jest tutaj jakiś rodzaj wahania, jakiś rodzaj strachu. No bo wtedy właśnie nie potrafimy tej szybkiej, spontanicznej decyzji podjąć. Tutaj wtedy wynajdujemy sobie w głowie tysiące powodów. Ktoś pragnął miłości, gdzieś tam wzdychał za kimś. No i w momencie, kiedy właśnie pojawia się okoliczność, czyli na przykład spotykacie się gdzieś twarzą w twarz, no to ta osoba po prostu ucieka, wycofuje się, no bo po prostu zaczyna się bać, bo nagle los tutaj stwarza okoliczności do tego, żeby jej marzenie mogło się spełnić. I czasem tak jest, że po prostu w ostatniej chwili, na chwilę przed metą, wycofujemy się po prostu. No i to, co wam nie będzie sprzyjało, to jest dziewiątka buław, bo dziewiątka buław to jest takie coś, jakbyście chcieli do czegoś dojść powoli, krok po kroku, nie rozpędzać się, tylko dać sobie trochę czasu na zastanowienie, na jakieś takie przyzwyczajenie się do czegoś, oswojenie się z czymś, taki okres ochronny, jakbyście sobie tutaj chcieli zaserwować. A tutaj nie ma żadnych okresów ochronnych. Tutaj przychodzi dla was coś dobrego, ale pod warunkiem, że to przyjmujecie. Pod warunkiem, że po prostu łapiecie te okazje w locie. No bo to jest tak jak właśnie z jakąś wygraną. No albo decydujemy się na odbiór, albo po prostu nie, albo rezygnujemy z tego. No i tak jest właśnie tutaj. Zwycięzca bierze wszystko, jak to się mówi. Zwycięzca się nie zastanawia. Zwycięzca po prostu sięga po swoją nagrodę. I naprawdę nie potrzeba tutaj jakiegoś specjalnego przygotowania, nie potrzeba oswojenia się z tą sytuacją. Dla niektórych z was może być to problem, że jak do tej pory było tak sobie, no to
Gdzieś tam żyliście sobie swoimi marzeniami, ale przyzwyczailiście się do tego stanu tak sobie. Ale kiedy przychodzi coś lepszego, no to nagle tutaj może być jakiś taki rodzaj obawy, że może to nie jest wcale takie fajne, na jakie wygląda, może ja tutaj nie jestem gotowy, gotowa, może to nie jest dla mnie. No, taki jakiś rodzaj wstrzymania się, a tu chodzi o to, żeby właśnie się nie wahać, żeby po prostu podjąć tę decyzję, podjąć decyzję i ruszyć za tym. Zobaczymy jeszcze dla Was, jakie są porady. Dla zodiakalnych baranów poproszę o poradę na kwiecień 2020 roku. Jaka tutaj jest porada dla Was, kochani? Tutaj mamy sedna, nieograniczone źródło. Nie zabraknie Ci niczego dziś ani w przyszłości. No właśnie, czyli tutaj los faktycznie zaczął Ci sprzyjać, albo zacznie Ci sprzyjać. Los faktycznie chce Cię obdarować. I ostatnio, wiecie co, robiłam jakieś takie czytanko, ja nie wiem, to chyba było z okazji Dnia Kobiet, już nie pamiętam, ale jakaś taka wróżba była do wyboru i w jednej z opcji, które miałam do wyboru, tutaj na kanale był publikowany ten film, to tam wyszło coś takiego, że ktoś otrzymuje prezent, taki jakiś dar od losu, od wszechświata, no zwał jak zwał, i strasznie się boi tego przyjąć, dlatego że no wcześniej takich prezentów prawdopodobnie nie otrzymywał, wcześniej nie było tak cudownie. Wcześniej te doświadczenia były nieco takie mniej optymistyczne, bardziej negatywne i w związku z tym ta osoba boi się po prostu przyjąć ten dar. Boi się, że nie jest dostatecznie gotowa, że nie jest godna, żeby go przyjąć. No a tutaj właśnie wszechświat chce Ci po prostu coś dać od siebie. Chce Cię obdarować, chce Twojego szczęścia tak naprawdę. To jest tak jak zawsze mówię, że dzieje się dla naszego najwyższego dobra i tutaj właśnie w tym momencie w kwietniu będziecie mogli to poczuć, że to faktycznie dzieje się dla Waszego dobra. Także myślę, że tutaj dla Was głównie takie wskazanie, żeby gdzieś nie szukać tutaj w tym wszystkim jakiegoś podstępu, że a tutaj mi coś daje, ale może to jest jakiś koń trojański, może tutaj coś jest nie tak, może za chwileczkę mi odbierze, to nie na tym w ogóle polega. Trzeba podejść do tego z optymizmem, wiarą, zaufaniem, bo to nie jest jakiś rodzaj takiego żartu od losu, tylko po prostu naprawdę zasługujesz na taki dar, zasługujesz na ten prezent i po prostu naucz się przyjmować dobre rzeczy w Twoim życiu. Przyjmij to, co do Ciebie przyjdzie w kwietniu. Bez wahania, po prostu to przyjmij, bo to na pewno będzie dla Ciebie dobre. Czyli te okazje, które przychodzą, zwłaszcza na gruncie miłosnym, rodzinnym, to jest ten Twój brakujący element. To, czego być może zawsze Ci brakowało. Dlatego po prostu nie zastanawiaj się, tylko przyjmij. Pamiętaj, że jesteś tego godna, jesteś tego godzien. Chociaż czasami wmawiają Ci inaczej, że nie jesteś, ale jak najbardziej to jest prezent dla Ciebie i masz pełne prawo go mieć. No ładnie się to pokazało dla Was. Dziękuję wszystkim zodiakalnym baranom. Życzę Wam udanego kwietnia. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.